Kolegium elektorów wybrało nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Został nim profesor Robert Olkiewicz, fizyk. Nam udało się z nim porozmawiać i zapytać o to, jaka będzie jego wizja Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdecydowałem się kandydować na stanowisko rektora, ponieważ wiele osób na uczelni mówiło, że trzeba trochę dokonać pewnej korekty tych zmian, które zachodziły na naszej uczelni przez ostatnie 2 lata. Chciałbym po pierwsze przywrócić większą rolę kolegium rektorsko-dziekańskiemu, a po drugie zlikwidować centralny zespół do spraw awansów. Awanse przechodzą na wydział. I po trzecie troszeczkę zmienić skład wydziałowych komisji konkursowych. Tamte osoby, które są spoza wydziału, będą tylko z głosem doradczym. Nowy rektor elekt zapowiedział, że będzie starał się pozyskać pieniądze na podwyżki dla pracowników uczelni. Tak jak deklarowałem, będę starał się o zwiększenie przychodów uczelni poprzez utrzymanie, a nawet rozwój studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, czy stworzenie nowych studiów typu MBA na uczelni. Zwiększenie usług badawczych świadczonych na zewnątrz. No i także nie ukrywam, że być może lobbowanie w ministerstwie, żeby trochę tych środków było więcej. Od marca uczelnia musiała radzić sobie bez rektora. Poprzedni profesor Przemysław Wiszewski został odwołany przez ministra Przemysława Czarnka za naruszenie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To zakończyło zupełnie wyjątkowy okres, który w historii Uniwersytetu nie zdarzył się jeszcze. Okres przerwanej, wygaszonej kadencji. Te wybory, chociaż przedterminowe, na pewno także zakończą taki czas niepewności, w jaką stronę uczelnia będzie zmierzała. Natomiast mamy głębokie przekonanie, głębokie wrażenie, że Uniwersytet Wrocławski to jest coś więcej niż jakieś bieżące zmiany. To jest przede wszystkim bardzo wysoki poziom naukowy, bardzo wysoki poziom dydaktyczny. To jest blisko 30 tysięcy naszych studentów, to oni są tutaj najważniejsi. To jest 3,5 tysiąca pracowników, spośród których wielu to są wybitni naukowcy o światowej renomie. I tego w żaden sposób nic nie zmienia. Jesteśmy przede wszystkim wspólnotą, która w tej chwili jakby wchodzi na nowe tory. Oprócz profesora Olkiewicza o stanowisko rektora ubiegali się profesor Gościwit-Malinowski, profesor Robert Wieczorek, profesor Patrycja Matusz oraz odwołany rektor profesor Wiszewski. Kontynuujemy projekt, który się nazywa Uczelnia Badawcza. Wprowadzamy tam pewne zmiany, żeby strumień pieniędzy był szerszy, a beneficjenci stanowili szersze grono, jeśli chodzi o ten projekt. No i tutaj najważniejsze hasło, wydaje mi się, że to powinno być jedność nauki i kształcenia. Rektor elekt zapewnił także, że będzie dbał o mniejszości współtworzące społeczność akademicką. Uniwersytet powinien być po pierwsze przyjaznym miejscem dla wszystkich, dla pracowników, dla studentów, dla doktorantów. A po drugie, mamy powołanych rzeczników po to, że gdyby się zdarzyły jakieś sytuacje napięcia lub sytuacje, w których pewne osoby są dyskryminowane, żeby na to reagowali. Ja na pewno będę otwarty na wszystkie problemy zgłaszane zarówno przez pracowników, jak i przez studentów. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.